personally, I'd like to apologize to devotees in Poland, Sangha, that we're only here for one day. We won't do it next time. Chciałbym przeprosić na początek wszystkich, że jesteśmy tutaj tylko przez jeden dzień. Today is a very important holy day for us. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla nas. Today is the disappearance anniversary festival of Śrīla Rāmānanda Rāya. Ponieważ dzisiaj jest dzień odejścia Śrīla Rāmānanda Rāya. His conversations with Sri Chaitanya Mahāprabhu. Jego słynna rozmowa z Chaitanya Mahāprabhu. They lay the foundations for all of our Gaudiya Vaishnava Siddhanta. Ta rozmowa jest podstawą Siddhanty, czyli filozoficznych rozważań naszej linii Gaudiya. Although it is not recommended that we dive first thing into Raya Ramananda Sambhava. Mimo że nie jest polecane, abyśmy na początku udali się w tajniki tej rozmowy. Without having some idea of his conversations with Chaitanya Mahaprabhu, we won't understand Śrīmad Bhāgavatam or Chaitanya Charitamrita. Ale niemniej jednak bez znajomości tej tematów tej rozmowy nie zrozumiemy znaczenia Chaitanya Charitamrita ani Śrīmad Bhāgavatam. His conversation with Mahaprabhu is the key which opens up all of our literatures. Ponieważ ta rozmowa jest kluczem, który otwiera znaczenie całych wszystkich pozostałych pism. Whenever it is the appearance or disappearance of any great personality. Kiedykolwiek jest święto odejścia czy pojawienia się jakiejś wielkiej osobistości. Because we are remembering them, they are present. Ponieważ my ich pamiętamy, oni są obecni. If we fail to glorify this great personality when we're remembering them, then this will be aparat. Jeśli pominiemy pamiętanie o nich, wtedy popełniamy pewnego rodzaju obrazy czy zniewagę. Do not be happy upon the presence of a pure devotee. It's one of the aparats to the Vaishnava. Nie okazywanie radości z powodu pojawienia się widzenia czystego wielbiciela jest pewnego rodzaju obrazą. But more than the fear of aparat, when one glorifies the pure Vaishnavas, so much transcendental potency comes to us, and we also begin to develop in our bhakti. Ale jeżeli wielbimy i okazujemy szacunek czystemu wielbicielowi, to wpływa na nasze na pojawienie się w nas bhakti. Even Krishna won't accept anyone offering him puja before they offer puja to the pure devotee, to Sri Guru. Krishna nie akceptuje ofiarowania, które jest wcześniej nie przekazane czystemu wielbicielowi. He says, "I am not at all independent." On mówi, nie jestem całkowicie niezależny. I am under the control of my devotees. Jestem pod wpływem kontroli, pod kontrolą moich wielbicieli. He who says that they are my devotee, they're not really my devotee. Ci, którzy mówią, że są moimi wielbicielami, nie są tak naprawdę moimi wielbicielami. But who is the devotee of my devotee? They are my real devotees. Ale ci, którzy są czcicielami moich czcicieli, oni są prawdziwymi czcicielami. So on this day, I would like to discuss something about Sri Ramananda Rai. Dlatego chciałbym dzisiaj troszkę mówić o tym, co jest zawarte w tej rozmowie Ramananda Samvat. Our Vaishnava acharyas say that there is no difference between the appearance and disappearance of the pure devotee. Nasi acharyowie, nauczyciele w naszej linii mówią, że nie ma różnicy pomiędzy pojawieniem się i odejściem jakiejś wielkiej duszy. There's technically no difference. Tak, technicznie nie ma żadnej różnicy. Because they are eternal transcendental personalities, so their appearance and disappearance is only for our eyes. Ponieważ oni są wiecznymi, transcendentnymi osobistościami, w związku z tym ich pojawienie się i czy odejście jest tylko doświadczeniem naszych oczu. Just as if you see someone walk past the window, at one point they appear and at another point they disappear, but they still exist. Tak jak patrzysz przez okno i widzisz, że ktoś nagle pojawia się w oknie i znika po drugiej stronie, ale tak naprawdę on istnieje cały czas, on tylko pojawia się w naszym polu widzenia. Unlike material persons who walk in front of your window, transcendental personalities can hear your prayers. I tak jak w podobny sposób transcendentalna osoba może słyszeć twoje modlitwy. Because they are eternally bound in their relationship with Krishna, they are aware of everything as Krishna is. Ponieważ oni wiecznie są związani i są w relacji z Krishna, w związku z tym zawsze mogą they are aware of everything. Oni są świadomi wszystkiego. So personalities like Ramananda Rai. Więc osobistości jak Ramananda Rai, who is an eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. Który jest wiecznym towarzyszem Chaitanya Mahaprabhu. And also an eternal associate of Krishna in Krishna Lila. I także wiecznym towarzyszem Krishny w Krishna Lila.
as Vishaka Saki, który jest tam w formie Vishaka Saki. Personalities like him can hear our prayers. Takie osobistości jak on mogą słyszeć nasze modlitwy. No matter where we are. Nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy. No matter how we are. Nie ma znaczenia, jacy jesteśmy. And they can bestow their mercy upon us. Oni mogą udzielić nam łaski. When we think about Ramananda Rai, there are some very interesting points for discussion. Jeżeli pomyślimy o Ramanandzie Raju, znajdziemy kilka ciekawych tematów do przedyskutowania. The first thing. Pierwsza rzecz. As he's speaking, that comes to mind. Pierwsza rzecz, która przychodzi do mojej głowy. Is when Sri Ramananda Rai was coming toward the Godavari. He had so many ministers, he had all kinds of bands and dancers in front of him. Kiedy Ramananda przyjechał do Godavari, wtedy z nim było mnóstwo ministrów, tancerzy, tancerek. They were coming to a holy place to take a bath. I oni przyszli do świętego miejsca, aby wziąć tam rytualną kąpiel. At that time, Ramananda Rai, he saw coming across the river toward him was like a beautiful golden effulgent sannyasi. Well, I didn't say that yet. I wtedy on zobaczył, że do niego zbliża się po wodzie wielki, błyszczący sannyasi. It was Mahaprabhu. When they saw each other, it is said that Chaitanya Mahaprabhu, from his heart, he wanted to run. He was running toward Ramananda Rai. I kiedy zobaczyli, ujrzeli się nawzajem, wtedy Chaitanya Mahaprabhu zapragnął biec w jego stronę. Immediately upon seeing Mahaprabhu, Ramananda Rai also wanted to run toward him. I również Ramananda Rai zapragnął biec w jego stronę. When they came close to each other, kiedy zbliżyli się do siebie, immediately Mahaprabhu embraced him. Natychmiast Mahaprabhu objął go. All the Brahmins who were there in this party of Ramananda Rai, wszyscy Brahmini, którzy byli częścią tego orszaku Ramananda Raya, they became quite confused. I byli zakłopotani. Ramananda Rai himself became a little bit perplexed. I również Ramananda Rai był zakłopotany. Everyone thought, oh, you are a Brahmin and you are a sannyasi. Ponieważ powiedzieli, ty jesteś brahminem i sannyasinem. A brahmin especially would never touch a low class like sudra. Ponieważ jesteś brahminem, a brahmin nigdy nie dotyka kogoś takiego niskiego jak sudra. The Brahmins were thinking, what is he doing? I brahmini zapytali, co on robi. Immediately Ramananda Rai, he said, I am a sudra, I am so low, how could you touch me? I wtedy natychmiast Ramananda Rai powiedział, jestem śudrą, ja jestem niski i moje rodziny są niskiej klasy i dlaczego mnie dotykasz? Immediately there should come to mind one specific thing here. I tutaj w tym momencie do umysłu przychodzi pewna specyficzna myśl. In the teachings of Chaitanya Mahaprabhu he makes it clear. Poprzez nauki Chaitanya Mahaprabhu ta myśl staje się wyraźna. He is not seeing the external designation of the body. Że on nie widzi zewnętrznych designatów ciała. He was seeing that this is a very dear devotee of Krishna. Że on jest drogim wielbicielem Krishny. And he didn't pay any attention to all of this caste idea. I on nie bierze pod uwagę tego zwyczaju społecznego, systemu kastowego. He said, Chaitanya Mahaprabhu said to him, I was sent here to hear something about Krishna from you. Ja przyszedłem, Chaitanya Mahaprabhu powiedział, przyszedłem tutaj, aby słuchać coś o Krishnie od ciebie. Who sent him? Kto go tam wysłał? Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya. After Sarvabhauma Bhattacharya was speaking to Chaitanya Mahaprabhu the Atmarama verse. Po tym jak Chaitanya Mahaprabhu mówił do niego, wyjaśniał mu werset Atmarama. Chaitanya Mahaprabhu was quite silent. Chaitanya Mahaprabhu wtedy stał się milczący. Many days. I milczał przez wiele dni. Finally, he began to give his explanation of this verse. I ostatecznie po tych kilku dniach milczenia zaczął wyjaśniać ten werset. Our acharyas explain that upon hearing Chaitanya Mahaprabhu, Sarvabhauma Bhattacharya's heart completely changed. I nasi acharyowie wyjaśniają, że po tym wyjaśnieniu tego wersetu przez Chaitanya Mahaprabhu serce Sarvabhauma Bhattacharya kompletnie się zmieniło. And after that time, after hearing from Chaitanya Mahaprabhu, he also realized
how great a devotee was Ramananda Roy. I po tym wyjaśnieniu on również zrozumiał, jak wielkim wielbicielem był Ramananda Roy. He's not an impersonalist. He is actually a great intimate devotee of Krishna. I zrozumiał, że on jest nie jedynie impersonalistą, on jest wielkim wielbicielem Kryszny. Upon hearing this, Ramananda Roy, he said to Mahaprabhu, "Oh, it is certainly his great mercy on me that he sent you. I know you are the personality, the supreme personality of Godhead." I too long. Did I say too long? Make it short. It's easier to translate it in Bengali. He was struck by the mercy of Sarvabhauma Bhattacharya. Poruszony przez łaskę Sarvabhauma Bhattacharya. And he said, "I recognize you." I powiedział, rozpoznaję ciebie, że jesteś wielką. Supreme personality. Najwyższą osobą Bogiem. Mahaprabhu said, "Well, it's quite late now, but I want to hear something from you." I Mahaprabhu powiedział, tak, jesteś w tym prawda, ale ja przyszedłem tutaj, jesteś tym prawdziwego, co mówisz, ale ja przyszedłem tutaj, żeby słuchać od ciebie. Tonight we should meet. I dzisiaj wieczorem powinniśmy się spotkać. That night they sat down and they began to speak. I kiedy usiedli i zaczęli rozmawiać? First, najpierw Chaitanya Mahaprabhu began to ask questions. Chaitanya Mahaprabhu zaczął zadawać pytania. Do you want to say something here? Czy chcesz coś powiedzieć? Chaitanya Mahaprabhu, he came for a specific purpose. Bo Chaitanya Mahaprabhu pojawił się ze specyficznego powodu. Who is he? Kim on jest? Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidrisho Varnayeva Svadyo Yena Bhuta Madhurima Kidrisho Lamadiya. Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu is that personality. Jest tą osobowością. Krishna jest Krishna osobiście. Who wanted to know the greatness of the love of Srimati Radhika. Który pragnie poznać wielkość miłości Srimati Radhiki. What is she tasting? I co ona doświadcza? What kind of thing is she experiencing when she is with me? Czego ona doświadcza wtedy, kiedy jest ze mną? How can I experience such a love? Jak mogę doświadczyć tego rodzaju miłości? Knowing that he needed to come anugatya, under the line, in the guidance of someone very close to Srimati Radhika, Chaitanya Mahaprabhu came to Ramananda Roy. I po to, żeby przyjąć schronienie Srimati Radhiki, Chaitanya Mahaprabhu przyszedł właśnie do Ramananda Roya. He began to ask him so many questions. I zaczął zadawać mu tak wiele pytań. Very prominent question in the beginning. Bardzo znaczących pytań już z samego początku. He asked, "What is the greatest sorrow?" Jaki zapytał go, co jest największym cierpieniem, nieszczęściem. Ramananda Roy repeated, "Oh, the separation from the devotee, from the Vaishnava. This is the greatest sorrow." Ramananda odpowiedział, że największym cierpieniem jest oddzielenie od wielbiciela. Our gurus and our guardians, they have told us. Nasi guru, nasi ci, którzy nas ochraniają, mówią, uczą nas. That separation is actually very important for us. To, że to oddzielenie jest bardzo ważne dla nas. Separation is the fuel that burns that fire of love and affection for Radha and Krishna. Że to oddzielenie jest paliwem, które pali płomień oddzielenia od Kryszny. Tak? But without feeling some separation from the Vaishnava, from Sri Gurudev. Ale to brak tego oddzielenia od wielbicieli, od guru. We will never be able to feel any kind of separation. What to speak of love and affection for Radha? Nie będziemy w stanie czuć bez tego. Nie będziemy w stanie czuć rozłąki. Co tu dopiero mówić o rozłące z Radą i Kryszną? As these questions began to graduate. As these questions began jak te pytania zaczęły się stopniowo narastać. Chaitanya Mahaprabhu started to ask more and more intimate questions. Chaitanya Mahaprabhu zadawał coraz bardziej intymne pytania. But he told Ramananda Roy before they began one thing. Ale zanim zaczął, powiedział jedną rzecz. I want to hear your own words. Chciałbym słyszeć twoje własne słowa. But I only want to hear it backed by Shastra, by Praman. Ale chciałbym, żebyś je wesprał cytatami z pism, z siastr.
This point is very important. I ten punkt jest bardzo ważny. Our Śrīla Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda. Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda. He said a Vaiṣṇava never says I think, I feel, I believe, in my opinion. Powiedział, że wielbiciel nigdy nie mówi ja myślę, ja tak uważam, moim zdaniem jest to i tamto. Whenever Vaiṣṇava is asked a question, immediately he quotes from Śāstra. Ponieważ kiedykolwiek zadasz pytanie wielbicielowi, on cytuje pismo. Otherwise, what is our foundation? Ponieważ innym razie, co jest naszą podstawą? Prabhupada said, millions of people of this world have opinions. Prabhupada powiedział, że miliony osób w tym świecie mają swoje własne opinie. Whose opinion are you going to accept? Everyone's? Czyją opinię chcesz zaakceptować? Wszystkich? We'd go crazy if we accepted everyone's opinion, because his opinion is opposite from his. Będziemy oszalejemy, jeżeli będziemy akceptować wszystkie opinie, ponieważ opinie jednej osoby są sprzeczne z opiniami drugiej. He said, so the best opinion to accept is the opinion of Krishna and his pure devotees. This is Śāstra. Więc on powiedział, że najlepszą opinią jest opinia Kryszny czy tych wielbicieli, czyli Śāstry. So Śrī Chaitanya Mahāprabhu told Ramananda Rai. I powiedział, Chaitanya Mahāprabhu powiedział Ramanandę. I don't want to hear any answer. Ja nie zaakceptuję żadnej odpowiedzi, którą udzielisz. Unless you have evidence back from the scripture. Jeśli nie wesprzesz jej cytatami z pism. This is the first tenet, the first principle of Dasamula Tattva. To jest pierwsza zasada, pierwsza reguła Dasamula Tattva. Amnaya praha. This means there must be evidence. To oznacza, że musi być dowód w pismach stwierdzeń, które są wypowiadane. So these days it's quite common for so many people to create things out of their mind and present them. This is the truth. This is the truth. W dzisiejszych czasach zwyczajem jest to, że ludzie tworzą różnego rodzaju opinie i mówią, że to jest prawdą albo tamto jest prawdą. But Chaitanya Mahaprabhu is showing us by his personal example. Ale Chaitanya Mahaprabhu pokazał nam przez swój własny przykład. I accept that you're so high and that you know so much. Akceptuję cię, on powiedział, akceptuję cię, że jesteś tak zniosły i że wiesz tak wiele. But I don't want to hear what you have to say if you cannot give me evidence. Ale nie zaakceptuję niczego, co mówisz, jeżeli nie podasz mi cytatu z Śāstry, który wspiera to stwierdzenie. There's a verse in Śāstra, it says Shruti Smriti Puranani Pancharatram Vidim Vina. Jest taki werset w Śāstrze, który właśnie tak brzmi. Those activities, even those ideas which don't have their foundation or their grounding in Śāstrā. Że te wszystkie działania, które nie mają swojego wsparcia w piśmie, they will only create so much disturbance in society. Tworzą jedynie niepokój w społeczeństwie. So Chaitanya Mahaprabhu as the Jagat Guru, universal acharya is teaching this by his own. Chaitanya Mahaprabhu jako uniwersalny acharya, nauczyciel całego wszechświata, uczy swoim przykładem. Many times, wiele razy, especially nowadays, we find, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, żeby znaleźć, that people like to twist the words of Hari Guru and Vaishnava. Że ludzie pragną rozdzielić słowa guru, przekręcić słowa guru, Vaishnavów i siostry świętych. And this is why our Gurudev Śrīla Bhaktivedānta Narayana Maharaj. Dlatego z tego powodu nasz Gurudev Śrīla Bhaktivedānta Narayana Maharaj. He always wanted us to quote Pramana. Chciał, uczył nas i chciał, żebyśmy cytowali zawsze Pismo Święte na poparcie tego, co mówimy. If he would ever have anyone stand up and speak, he would always tell them, I want to hear where you are getting this from. I want you to quote. Za każdym razem, kiedy ktoś był proszony o to, żeby wstał i coś mówił, było powiedziane, że musi powiedzieć źródło, z której pochodzi ta informacja, którą przekazuje. If we don't know, if we're only blind followers. Jeśli my nie mamy wiedzy, jesteśmy jedynie ślepymi zwolennikami. Then actually faith will never become deep. To wtedy w rzeczywistości nasza wiara nigdy nie będzie głęboka. The first thing on the process of bhakti. Pierwszą rzeczą w procesie bhakti. We hear that we must first surrender and ask questions. Uczymy się, że pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to musimy się podporządkować i zadawać pytania. Tadvidhi pranipatena pariprasnena sevaya. That we must inquire. Że musimy dociekać, zadawać pytania. This is part of our progress and part of our sadhana. To jest część naszego procesu i naszej sadhany, praktyki duchowej. If we don't actually learn Śāstra and ask questions,
questions, jeśli nie nauczymy, nie poznamy we właściwy sposób siostry, nie będziemy zadawać pytań, then easily we can be told anything. Wtedy w łatwy sposób możemy być nauczani czegokolwiek. And we can be derailed. I możemy być wyprowadzeni na manowce. A lot of times because we are Baddha Jivas. Wiele razy się to zdarza, ponieważ jesteśmy Baddha Jivami, czyli uwarunkowanymi żywymi istotami. We're weak, we're fallen. Jesteśmy słabi, jesteśmy upadli. And if we hear anything sweet, immediately we want to go that way. Jeżeli słyszymy coś, co jest przyjemne, chcemy tam się udać i słuchać. Oh, this massages my ego quite nicely. Ta, i stwierdzamy takie, że o, to bardzo mile łechce mojego. It's much easier than having to follow a certain set of rules and regulations. I to jest znacznie łatwiejsze i przyjemniejsze niż podążanie jakimiś przepisami, regułami i wskazówkami. Oh, I think I will go that way. Ponieważ myślimy, o, udam się i będę udał się w tą stronę. Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. He says that if we swerve even one inch from the words of our Gurudev. Mówił, że jeżeli zmienimy jeden centymetr, jeżeli odejdziemy od nauk nawet o jeden centymetr. Then we can be thrown into the oblivion of eternity. Wtedy możemy. It means that we can be thrown into like the universe, where we will go, we don't know. Wtedy możemy udać się, wtedy trafimy w jakieś miejsce, o którym nic nie wiemy, w niewłaściwe miejsce. So following very carefully. Więc musimy podążać z wielką uwagą. Hearing carefully. Słuchać uważnie. Inquiring. I dociekać. And representing. I reprezentować w właściwy sposób. These are very important for us in our own sadhana, for our strength. To jest bardzo ważne dla naszej własnej sadhany, dla naszej własnej praktyki, dla naszej własnej siły. So Ramananda Roy began to quote so much Praman. W związku z tym Ramananda Roy zaczął cytować tak wiele różnych pism. He started to tell Mahaprabhu about Varnashram Dharma. Zaczął od tego, że wyjaśnił Chaitanya Mahaprabhu znaczenie Varnashrama Dharmy. And Mahaprabhu was accepting everything. Yes, yes, this is true, but go further. I Mahaprabhu powiedział tak, to jest prawda, ale idź głębiej. When he started to tell him about Sarva Dharma Paritya, he said, this is good, but it is external. Go further. Kiedy zaczął mu wyjaśniać tą zasadę Sarva Dharma Paritya, on powiedział, okej, idź, to jest wspaniałe, ale idź jeszcze głębiej. There Krishna is saying, do everything as an offering unto me. I wtedy często Krishna mówi o tym, żeby cokolwiek robisz, ofiaruj mnie. Surrender to me. Podporządkuj się mi. This is like the last limit of Bhagavad Gita, and he's saying, okay, but this is not enough. To, go for it. To jest ostatnie stwierdzenie, ostatnia nauka od Bhagavad Gita, a Chaitanya Mahaprabhu powiedział, okay, to nie jest wystarczające, idź dalej. There's one verse from Bhagavad Gita, Ramananda Roy quoted. Jest pewien werset z Bhagavad Gita, który Ramananda Roy przytoczył. Yat karoshi rashnashi, yat chuhoshi tadasyat. That verse is Krishna saying that do everything as an offering unto me. I Krishna w nim mówi, że wszystko co robisz powinno być ofiarą dla mnie. When Ramananda Roy told this to Mahaprabhu, kiedy Ramananda powiedział to Mahaprabhu, Mahaprabhu said it is kind of cheating. I powiedział, że Chaitanya odparł, że to jest pewien rodzaj oszustwa. Because you think, ponieważ ty myślisz, well, the person whom Krishna is telling this to thinks that I am the doer and I am giving these things to Krishna. Ponieważ ta osoba, która podąża tą nauką, może rozumieć to w ten sposób, że ja jestem sprawcą, ponieważ ja coś robię i ofiaruję to Krishna. Whereas in truth, everything belongs to Krishna. Ponieważ w rzeczywistości wszystko już wszystko i tak należy do Krishna. So the process of karma kanda, więc proces karma kandy, which means offering the results of my activities to the Lord, to oznacza proces, w którym efekty mojej pracy ja ofiaruję Panu. Mahaprabhu accepted it and considered it incomplete. Mahaprabhu zaakceptował to, ale uznał to za niepełne. So Ramananda Roy was going deeper and deeper as Mahaprabhu was asking more and more questions. Więc ta rozmowa szła głębiej i głębiej i Chaitanya Mahaprabhu zadawał coraz więcej pytań. He came to this Sarva Dharma Paritya Jya. I doszedł w pewnym momencie do tego wersetu Sarva Dharma Paritya Jya. Give everything, surrender everything unto me. Powiedział, oddaj wszystko, podporządkuj wszystko mnie. I will free you from your sinful reactions. Wyzwolę cię z grzesznych reakcji. I will give you liberation from any
ill result that comes. Dam ci wyzwolenie ze wszystkich grzesznych efektów twojego działania. That comes from you not doing your material duty. To znaczy, że nie wykonuj, nie musisz wykonywać swoich materialnych obowiązków. Mahaprabhu was satisfied, but he wanted to keep going more and more deep. Mahaprabhu był zadowolony, ale powiedział, idźmy głębiej w temat. Finally. Ostatecznie. He came to Shanta Ras. Doszedł do wyjaśnienia Shanta Rasy. And that's when Mahaprabhu began to say, yes, now we are getting somewhere. Okay, wtedy Chaitanya Mahaprabhu stwierdził, okay, jak zacząłeś mówić o Shanta Rasie, to teraz zacząłeś rzeczywiście mówić o rzeczywistych sprawach. He said, but this is only to the stage of Nishta. Ale to jest dopiero poziom Nishta, poziom stałości. I want more. I ja chcę więcej. Then Ramananda Roy began to glorify Dasya Ras. I wtedy Ramananda Roy zaczął gloryfikować Dasya Rasę. Then he went up to Sakya. Aż doszedł do Sakya Rasy. Then Vatsalya. I później Vatsalya Rasy. And Madhurya. I doszedł do Madhurya Rasy. And Mahaprabhu kept asking for more. He was glorifying the gopis. I Mahaprabhu był zadowolony z tego i zaczął gloryfikować gopi. And yet Mahaprabhu wasn't satisfied there. Please tell me more. Ale Chaitanya Mahaprabhu nie był dalej z tego zadowolony i powiedział: "Okej, okay, powiedz mi jeszcze więcej." Finally, Ramananda Roy began to glorify the love, the prema of Srimati Radhika. I ostatecznie Ramananda Roy zaczął gloryfikować miłość, premę, którą posiada Srimati Radhika. When? Kiedy? He was hearing about the glories of Srimati Radhika. Kiedy słyszał o chwałach Srimati Radhiki, Mahaprabhu was encouraging him to tell more and more. Wtedy Mahaprabhu zachęcał go, aby mówił więcej i więcej. Ramananda Roy made it very clear that without Srimati Radhika, then there is nothing, no Ananda for Krishna. I Ramananda Roy wyjaśnił, że bez Srimati Radhiki nic nie ma znaczenia. Że nie ma wtedy Anandy. Że nie ma wtedy Anandy, którą... Nie odczuwa się tego uczucia do Krishna. Że bez Srimati Radhiki nie odczuwa się szczęścia w związku z Krishną. She is Sarva Lakshmi Mayi. She is the source of all other lakshmis, all gopis. Że ona jest źródłem wszystkich innych lakshmi, wszystkich innych gopi. When she left the Ras Lila. Kiedy ona opuściła arenę tańca Rasa. Krishna no longer wanted to dance. Wtedy Krishna nie chciał już więcej tańczyć. He left millions of gopis and went running after Srimati Radhika. On zostawił wszystkie tysiące innych gopi, które tam były i pobiegł za nią. Ramananda Roy began to explain how when even she could be sitting in the lap of Krishna. Ramananda Roy wyjaśniał nawet to, jak ten moment, kiedy ona siedziała na kolanach Krishny. And yet hearing some words from Madhu Mangal. I słuchała pewne słowa, które wymawiał Madhu Mangal. Oh, I have chased Madhusudan away means a bumblebee. I ona mówiła, że ona że odrzuci Madhusudana, co było porównane do szmiela. Sitting there, siedzenie tam. In the lap of Krishna, she began to feel complete separation from Krishna. I siedząc na kolanach u Krishny, ona czuła całkowite oddzielenie od niego. She began to weep, oh my Prananath, where are you? I zaczęła mówić, o mój ukochany, gdzie jesteś? And Krishna was astonished. I Krishna był zadziwiony tym. A greed entered his heart. I want to understand this kind of love. Pojawiło się w nim takie bardzo silne pragnienie, że ja chcę zrozumieć, jak taka emocja pojawia się w niej. And as Mahaprabhu was telling Ramananda Roy to speak further, Ramananda Roy said, this question even has never been asked to go further. I wtedy Ramananda Roy powiedział, Chaitanya Mahaprabhu chyba pragnął, żeby Ramananda Roy powiedział jeszcze coś więcej, na co Ramananda odparł, to pytanie nigdy tak naprawdę nie zostało zadane, żeby powiedzieć coś jeszcze więcej. And he said, but I know that it is you who is inspiring it and it is coming out because of you. Ale ja wiem, że to pojawia się z ciebie i ty pragniesz, inspirujesz mnie, żeby pójść jeszcze więcej. Finally, Ramananda Roy began to tell Mahaprabhu, I have something I want to say. I ostatecznie Ramananda powiedział, że dobrze, ja mam coś, posiadam coś, co chciałbym wypowiedzieć. But I have not read it anywhere. Ale ja nigdzie tego nie przeczytałem. He began to speak about the combined form of Radha and Krishna. I zaczął mówić o połączonej formie Rady i Krishny. In one body. W jednym ciele. He said that Radha and Krishna.
I powiedział, że Radha i Krishna zbliżyli się do siebie tak blisko, że kiedy objęli się, that time Krishna became golden. Wtedy Krishna przyjął złoty kolor. Rasaraj Mahabhav. I stał się Rasaraj Mahabhav. And at that moment, Chaitanya Mahaprabhu put his hands. I wtedy Chaitanya Mahaprabhu zakrył jego, zakrył usta Ramanandy. Don't speak anymore. I powiedział, już więcej nic nie mów. This is private, it's a secret. To jest prywatna informacja, to jest tajemnica. And then at that moment, i w tym momencie showed himself. Wtedy Chaitanya Mahaprabhu pokazał, objawił się. What did Ramananda Roy see? I w pewien specyficzny sposób, i co Ramananda ujrzał? He saw Chaitanya Mahaprabhu standing there. I Chaitanya Mahaprabhu stał tam. Then he saw Krishna. I zobaczył Krishnę. And at the same time he saw like a golden doll. I zobaczył złotą lalkę. A golden doll. Złotą postać. I'm speaking from Srila Bhaktiraksha Sridhar Maharaj. He said a golden doll. Yes, a golden doll. So he saw this, and in astonishment, he saw them meet and combine in one form. I zobaczył, że oni spotykają się i łączą się i pojawia się jedna forma. And he fainted. I on wtedy stracił przytomność. Chaitanya Mahaprabhu showed who he was to Ramananda Roy. I wtedy Chaitanya Mahaprabhu ukazał to, kim on tak naprawdę był, i ukazał to Ramanandzie. And by the mercy of Ramananda Roy. I poprzez łaskę Ramanandy Chaitanya Mahaprabhu was able to experience. Chaitanya Mahaprabhu był w stanie doświadczyć these moods of Srimati Radhika. Tego nastroju Srimati Radhiki. Why the mercy of Ramananda Roy? Taka jest właśnie potęga łaski Ramanandy. Because as he began, Ramananda Roy is Vishaka Sakhi. Ponieważ on jest Vishaką Sakhi. What Srimati Vishaka Sakhi sees, Krishna doesn't see. Ponieważ to, co widzi Vishaka Sakhi, tego nie widzi Krishna. The internal moods of Srimati Radhika. Ten wewnętrzny nastrój Srimati Radhiki. Would be very difficult for Krishna to understand. Jest bardzo trudny do zrozumienia dla Krishna. For Mahaprabhu to understand on his own. I również dla Mahaprabhu, dla niego, żeby on sam mógł to zrozumieć. So he had to take shelter of those who were closest to Srimati Radhika. Dlatego musiał przyjąć schronienie kogoś, kto jest bliskim, zaufanym przyjacielem, przyjaciółką Krishna, Radhy. So after this meeting with Ramananda Roy and Chaitanya Mahaprabhu. Więc po tym spotkaniu Ramanandy Roya i Mahaprabhu. I think it was a period of either 2 to 6 years because he went to Vrindavan after. Minęło 6 lat. Chaitanya Mahaprabhu went to Puri, to Jagannath Puri. I Chaitanya Mahaprabhu udał się do Puri, do Jagannath Puri. And Ramananda Roy also went there. I również Ramananda Roy udał się tam. And he spent the rest of his time, the time of Mahaprabhu on the planet with him, guiding him. I wreszcie ostatni okres swojego życia na tej planecie Ramananda Roy spędził razem z Mahaprabhu właśnie w Puri. He was one of the most intimate associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu. I był z jednym z najbardziej intymnych i poufnych towarzyszy Chaitanya Mahaprabhu. Our Gurudev and our guardians, our Guru Parampara. Nasz guru, nasz nauczyciel, nasza linia guru. They tell us that to be under guidance. Oni tu uczą nas, że zawsze powinniśmy być zawsze pod przewodnictwem. So important. I to jest tak ważne. It's like our praman. To jest tak jak nasza pramana. This is where we will find truth. To jest to miejsce, to źródło, w którym znajdziemy prawdę. And the safety of those who are intimate associates of Radha and Krishna. I to jest miejsce bezpieczeństwa dla towarzyszy Radhy i Krishny. One extraordinary Vaishnava, Srila Bhaktivigyan Bharati Maharaj. To jest niezwykły wielbiciel Bhaktivigyana Maharaj. Bhaktivigyan Bharati. Bhaktivigyan Bharati Maharaj. He told about the importance of anugatya. On wyjaśnił znaczenie tego, czym jest anugatya. He said, when Srimati Radhika left the Rasa dance. Kiedy Srimati Radhika opuściła taniec Rasa. And Krishna ran after her. I Krishna pobiegł za nią. At some point, even Srimati Radhika was searching for Krishna. I w którymś momencie nawet Radhika szukała Krishny. Krishna went to a place called Paitagam. I Krishna udał się do miejsca, które nazywa się Paitagam.
Then he took a form like Narayana. I wtedy przyjął formę Narayana. He thought, oh, I will show them my opulent Narayan form. I stwierdził, że okej, pokażę jej moją pełną bogactwa formę Narayana. He had four arms. Miał cztery ramiona. But when the gopis came there, i kiedy gopi przyszły w to miejsce, all the gopis saw him. I one wszystkie zobaczyły go. They said, oh, Narayan, have you seen our Lord? O, zobaczy, o, Narayan, no, wspaniale, widzimy cię, nasz Panie. Have you seen Krishna? Nie, czy widziałeś naszego, czy widziałeś, o, Panie, czy widziałeś naszego Krishna, czy widziałeś naszego Pana? And they would offer pranam and continue on their way. I złożyły mu pokłony i szacunek i poszły swoją drogą. Śrī Bhakti Vigyan Bharati Maharaj said that as Srimati Radhika was coming close to that place. I kiedy Bharati Maharaj opowiadał dalej, że kiedy do tego miejsca zbliżyła się Srimati Radhika. A very soft breeze went past her. I taki taka bryza to jej towarzyszyła taka bryza. And that breeze carried the scent of her bodily aroma of her body. I ta bryza the perfume of her body. No, towarzyszył niosła się zapach jej ciała. That scent went straight to the nose of Krishna. I kiedy ten zapach dostał się do nosa od Kryszny, without even seeing her yet. I nawet kiedy on jeszcze jej nie widział. Just by the touch of her smell. Jedynie poprzez to, że został dotknięty jej zapachem. Two arms popped back in. Te dwa ramiona zniknęły. And he took his threefold bending form of Shyama Sundara. I przyjął swoją formę Shyama Sundara, zgiętą w trzech miejscach. And Srimati Radhika came in front of him. I kiedy Srimati Radhika przyszła do niego. When Krishna reciprocates with his devotee, it is according to the love of that devotee. Ponieważ Krishna odzajemnia się w taki sposób, który jest zgodny z miłością, którą posiada wielbiciel w stosunku do niego. When he is in front of her, he is the most beautiful. I kiedy on jest blisko niej, jest najbardziej piękny. Her love is the greatest love, so in front of her, his beauty is the greatest beauty. Ponieważ jej miłość jest największą miłością, w związku z tym jego piękno jest największym pięknem. But the more beautiful Krishna becomes, ale im bardziej Krishna staje się piękny, Srimati Radhika becomes more beautiful. Ale wtedy Srimati Radhika staje się jeszcze bardziej piękna. And then Krishna becomes more beautiful. A kiedy Krishna staje się bardziej piękny, and then there's like a transcendental beauty competition. I to jest właśnie taka transcendentalne zawody w konkursie piękności. Śrīla Bhārati Maharaj said that those gopis and mandris that were walking behind Srimati Radhika. Bhārati Maharaj dalej opowiadał, że te gopi i mandżari, które towarzyszą Srimati Radhice i szły za nią. They got to have this darshan of Krishna. I wtedy one zobaczyły miały to widzenie Krishna. But all those gopis who walked ahead of her, they were cheated. Ale te, które szły przed nią, zostały oszukane. They saw Narayan. One widziały Narayana. So he said, how important is it to be in line, anugatya, following behind? Więc w ten sposób wyjaśnił zasadę anugatya, że powinniśmy podążać za kimś. If we do not follow in this kind of anugatya, then we will also be cheated. To oznacza, że nie będziemy podążać tym rodzajem anugatya, wtedy zostaniemy również oszukani. So even Chaitanya Mahaprabhu came anugatya. Więc nawet Chaitanya Mahaprabhu zbliżył się do tego tematu w tym nastawieniu anugatya. I must take lessons from those who know more than me. Że ja muszę, miał takie nastawienie, taką postawę, że ja muszę przyjąć schronienie kogoś, kto wie więcej niż ja. And then he began to understand the greatness of her love. I wtedy był w stanie zrozumieć wielkość jej miłości. I just wanted to add a little bit. There were three main persons who were guiding Chaitanya Mahaprabhu. Były trzy i pół główne osoby, które były przewodnikami dla Chaitanya Mahaprabhu. One was Gadadhar Pandit. Pierwszą był Gadadhar Pandit. Gaura Shakti. Who is non different from Sri Radha. Który nie jest różny od Sri Radhy. But only from a distance. Ale jedynie z odległości. Mahaprabhu was tasting the moods of Sri Radha. I on Chaitanya Mahaprabhu doświadczał nastroju Radhy. And exhibiting this. I przejawiał ją.
as you read in Sri Shikshashtakam. Tak jak możemy czytać Shikshashtakam. Manifesting these moods, and all devotees are seeing what amazing moods are coming from the heart, from the mouth of Mahaprabhu. I mogli widzieć, że coż mogli wielbiciele mogli widzieć, co za wspaniały nastrój przejawia się poprzez w Mahaprabhu. It is said in scripture that if you are playing the role of someone else on stage. I jest powiedziane, że ty grasz rolę kogoś innego. And that person wants to make sure that you play their part perfectly. I nawet jeśli odgrywasz to doskonale, then they will be behind the curtain, whispering, do this, do this. I nawet wtedy ktoś będzie taki sufler, który będzie ci podpowiadał, co like masz robić. This, like this. Że rób tak, rób tak. So Gadadhar Pandit had this kind of way to coach Chaitanya Mahaprabhu. Więc Gadadhar Pandit w ten sposób prowadził Chaitanya Mahaprabhu. Another one is Lalita Sakhi. I drugą postacią jest Lalita Sakhi. Who manifested in Gaura Lila as Swarup Damodar. Która z Gaura Lila pojawiła się jako Swarupa Damodar. Lalita Sakhi is one day older than Srimati Radhika. I Lalita Sakhi jest o jeden dzień starsza niż Radhika. And although Radha's mood is to give every particle of her love, every atom to Krishna as he likes. I jej zadaniem jest danie miłości do Kryszny w taki sposób, jak... Every atom of her being, every particle. Każde część jej ciała, każdy atom jej postaci. It's her nature to give it to him as he likes. I jest naturą jej to, że ona daje mu to, co on pragnie. But Lalita coaches her. Ale Lalita uczy. You will feel even more transcendental bliss if you are sometimes playing hard to get. Będzie nawet jeszcze większa przyjemność, kiedy będziesz trudno dostępny. If someone makes it difficult, then you become even more crazy for them. No? Ponieważ jeżeli coś jest trudne i niedostępne, wtedy stajemy się bardziej szaloni, bardziej pragniemy tego. So if you look at Mahaprabhu's life, he's constantly in the association of Lalita Sakhi. W związku z tym, jeżeli popatrzymy na życie Mahaprabhu, to on jest ciągle w towarzystwie Lalita Sakhi. She's Radhika's coach, ona jest tym trenerką, czy tą przewodniczką Radhiki. And he wants to taste Radhika's bhava, ponieważ on pragnie doświadczać tego nastroju i tej bhawy, którą posiada Radhika. And Ramananda Rai. A Ramananda Rai? Jest Vishakha Sakhi. Jest Vishakha Sakhi. She's born on the same day as Srimati Radhika. Urodzony jest tego samego dnia, w którym urodziła się Radhika. Sometimes she is known as Anuradha. I czasami jest znana jako Anuradha. Like little Radha. Jako mała Radha. Her nature, her mood and everything is almost exactly the same as Sri Radha. Jej nastrój, jej rozumienie jest dokładnie takie samo jak Radhy. So she is able to coach Chaitanya Mahaprabhu also as Ramananda Rai. Dlatego ona jest w stanie szkolić Ramananda Rai. So very, very intimate relationships these personalities had with Chaitanya Mahaprabhu. Dlatego ona ma taki bardzo intymny związek z Chaitanya Mahaprabhu. They're helping him. I pomaga mu. As Krishna to taste the moods of Sri Radha. Aby pomaga mu doświadczyć tego nastroju, który posiada Radha. But because he is Krishna, ponieważ on jest Krishną, he couldn't do it on his own. On nie jest w stanie zrobić tego poprzez swoją własną moc. He had to take shelter of Sri Radha. On musi przyjąć schronienie Sri Radhy and her most intimate associates. Jej najbardziej intymnych towarzyszek. To be able to understand her and her moods, aby był w stanie zrozumieć ich jej nastrój. I believe it was Jagadananda Pandit. Please don't quote me on this. Myślę, że to był Jagadananda Pandit, ale nie jestem pewna, nie cytujcie mnie. He went to Mahaprabhu and he wanted to hear about the glories of Radha and Krishna. On przyszedł do Chaitanya Mahaprabhu i chciał słyszeć o chwałach Rady i Krishna. Chaitanya Mahaprabhu immediately told him. I Chaitanya Mahaprabhu natychmiast mu powiedział. Oh, if you want to hear about Radha and Krishna, you must hear from Ramananda Roy. I on natychmiast powiedział, że jeżeli chcesz słuchać o Radzie i Krishna, powinieneś udać się do Ramanandy Roya. So he went to hear from Ramananda Roy. Więc on udał się tam do niego, aby słuchać o tych tematach. Going there to the place of Ramananda Roy, he saw. I kiedy udał się do tego miejsca i zobaczył Ramananda Roya, that he was engaged in doing something. On był zajęty pewnymi czynnościami, shocking. Które były dla niego dość szokujące.
He was massaging the body. On masował ciała. And decorating the Devidasis. I dekorował ciała Devidasi. Who danced for Lord Jagannath. Które były tancerkami świątynnymi i tańczyły dla Pana Jagannatha. Seeing this. I kiedy zobaczył to. The devotee became quite surprised. Oh no, he became shocked. I wtedy, kiedy oni zobaczyli to, to byli bardzo w szoku. And he ended up leaving and going back to Mahaprabhu. I opuścili to miejsce i wrócili do Mahaprabhu. Mahaprabhu asked, "Did you hear Harikatha from Ramananda?" I Mahaprabhu zapytał się, słyszeliście Harikatha, czy jak on przemawiał? He said, "Oh." A oni powiedzieli, "Nie, Mahaprabhu, wiesz." This is what I saw. To właśnie to widzieliśmy. So I didn't want to hear from him. I nie chcemy słuchać od niego. Sri Chaitanya Mahaprabhu said. He said, "Even I can become somewhat disturbed when I see the form of a woman." Powiedział, nawet ja mogę być zaniepokojony, kiedy widzę formę kobiety. But Ramananda Roy is so steady and without any lust. Ale Ramananda Roy jest tak stały, że on robi to i nie budzi to w nim żadnego pożądania. That he can do such a thing and never become disturbed. I on może wykonywać takiego rodzaju zajęcie i on nie jest zaniepokojony tym. And then he said, but no one should ever imitate him. Ale nikt nigdy nie powinien go nawet imitować. He said only he can do such. Ponieważ on jest jedyną osobą, która może zrobić coś takiego. This is a very, very important lesson for us. I to jest bardzo ważna lekcja dla nas. A lot of times we find in the world. Wiele razy spotykamy na świecie. In Vaishnava sanghas. W różnych grupach wielbicieli. That people will like to do things that are against Vaishnava etiquette. Że ludzie chcą wykonywać różne rzeczy, różne czynności, które są przeciwne etykiecie. And they will say, "Well, Ramananda Roy did this." I mówią, robimy to, ponieważ Ramananda Roy robił. Or Nityananda Prabhu left his sannyas and got married. Albo Nityananda porzucił swoją sannyasę i się ożenił. Słyszeliśmy to wiele razy. We have to be very, very careful. Musimy być bardzo ostrożni. We are not like Ramananda Roy and Nityananda Prabhu. Bo nie jesteśmy ani Ramananda Royem, ani Nityananda Prabhu. To imitate them is like drinking poison. I imitowanie ich jest porównane do picia trucizny. Lord Shiva, he drank poison when they turned the ocean of milk. Pan Shiva, kiedy ubijano ocean mleka, on wypił truciznę. So many auspicious things were manifested. I wiele niezwykłych rzeczy pojawiło się z tego. But also so many inauspicious things. Ale również wiele niepomyślnych rzeczy się z tego pojawiło. It's a very deadly poison. I w tym momencie pojawia się taka bardzo niezwykła mocna trucizna. It would have killed anyone or anything. Mogła zabić wszystko i wszystkich. But Lord Shiva himself took that poison in his throat. Ale Shiva wziął, połknął tą truciznę i umieścił we własnym gardle. He was going to drink it, but then he thought, "Oh, Krishna's in my heart." I chciał ją wypić, ale pomyślał, o nie, Krishna jest w moim sercu. Krishna so soft, so sweet, jest so tak, gentle. Tak miękki i tak słodki. So he didn't swallow it, he kept it in his throat. Więc nie połknął jej, tylko zatrzymał ją w swym gardle. And then from that point he became known as Nilkant, that who has a blue throat. Z tego powodu jest znany jako Nilakanta, czyli ten, który posiada niebieskie gardło. Only transcendental great personalities. Tylko transcendentalne wielkie postaci są w stanie zrobić tego rodzaju rzeczy. If any of us tries to imitate them, we will immediately become destroyed. Jeżeli ktoś nas będzie próbował imitować, natychmiast zostanie zniszczony. What to speak of doing something like that? Co dopiero mówić o czymś takim? Our Gurudev used to always tell us. Nasz Gurudev często mówił nam. You shouldn't divorce. Że nie powinieneś się rozwodzić. I know that it is very difficult in the Western countries. Ja wiem, że to jest trudne na zachodnim świecie. After five wives, still you are taking another and another. Nawet po pięciu żon, ty chcesz posiąść następną i następną. He said, "If we can divorce, then easily we can leave Gurudev."
Bo powiedział, że jeżeli możemy przyjąć, możemy przeprowadzić rozwód, czyli w związku z tym też możemy łatwo porzucić Gurudeva. Because we have to become steady. Ponieważ musimy być stali. We have to learn to follow our vows. Musimy być w stanie podążać naszymi ślubami. If we want to have the Maya of this world move away from us. Jeżeli chcemy, aby iluzja tego świata została od nas odsunięta. Then we must do sadhana and draw the mercy of Krishna to us. I musimy robić, wykonywać sadhana, praktyki duchowe i prosić o łaskę Krishny, która spłynie na nas. If we do not make sincere endeavor on the path of bhakti. Jeżeli nie wykonujemy szczerego działania na ścieżce bhakti. Then we will lose our opportunity. Wtedy stracimy naszą okazję. Sri Guru is that person who comes into our life to help us. Guru jest tą osobą, która pojawia się w naszym życiu po to, aby nam pomóc. To help us to connect with Krishna. Po to, żeby pomóc nam połączyć się z Krishną. If we try to imitate. Jeżeli będziemy starać się imitować. Even if we try to imitate our guru. I nawet jeżeli będziemy starać się imitować naszego guru. We will fall. Upadniemy. So much pride will come to us. Tak wiele dumy w nas się pojawi. So much pratishtha. Tak wiele pratiszty. And we will think that we are guru. I będziemy myśleć, że to my jesteśmy guru. We see these things happening. Widzieliśmy to wiele razy. And the only person it hurts truly is us and those people we think we are helping. I wtedy... Or cheating. We're hurting ourselves. Kiedy dotykamy, ranimy się samych. And our followers. I naszych zwolenników. And we will go to hell and drag them with us. I wtedy zabieramy ich ze sobą do piekła. In the life of Ramananda Roy, we learn so much. I poprzez życie Ramanandy Roya my uczymy się tak wiele. Especially. Zwłaszcza. How he served the Lord. Jaki sposób on służył Panu. Constantly, mind, body, and words always there serving. Ponieważ jego ciało, umysł i słowa zawsze były skoncentrowane na służeniu mu. And on a day like today, we can pray to him. I dlatego dzisiaj w ten niezwykły dzień możemy modlić się do niego. Just as he arranged, even by trick, for Maharaj Prataparudra. Nawet jeżeli on pojawił się poprzez trik Maharaj Prataparudra. To be able to meet with Mahaprabhu. Aby był w stanie spotkać się z Mahaprabhu. That maybe he can even by trick arrange a meeting with us and Mahaprabhu. Może poprzez ten podstęp on będzie w stanie zaaranżować nasze spotkanie z Mahaprabhu. Even at that time Chaitanya Mahaprabhu was so tired and he was sleeping. Nawet jeśli w tym czasie Chaitanya Mahaprabhu był tak zmęczony i śpiący. He was in a beautiful courtyard. I był w takim wspaniałym ogrodzie. Maharaj Prataparudra took off his kingly robes. I król Prataparudra zdjął swoje królewskie ubranie. He went to him very simply. I podszedł do niego jako prosta osoba. He began to massage him. I zaczął masować go. And what was he singing? I co on śpiewał? Gopi Gita. Śpiewał Gopi Gita. Chaitanya Mahaprabhu was crying, how can I repay you? I Chaitanya Mahaprabhu płakał i mówił, jak mogę się odwdzięczyć. Previously he wouldn't meet with him. Bo przedtem nigdy się z nim nie spotkał. It is against my dharma as a sannyasi to meet with such a worldly person. I pomyślał, że jest to sprzeczne z moimi obowiązkami jako sannyasina, aby spotykać się z ludźmi światowymi, ludźmi, którzy żyją w świecie. But then his heart somewhat melted. Ale jego serce miękło. As a sweeper for Lord Jagannath. I widział go jak on zamiata drogę przed Panem Jagannathem. We are in such a deep state of separation from Krishna, we don't even feel it. I my jesteśmy tak daleko od Kryszny, nawet nie zdajemy sobie sprawy. And it is the mercy of the Vaishnavas who can help us. I to jest łaska wielbicieli, którzy mogą nam pomóc. Who can bring us close to the Lord. Którzy mogą doprowadzić nas bliżej do Pana. Through hearing their harikata. Aby poprzez słuchanie ich harikata. Through calling out in their words. Poprzez przywoływanie ich słów. And through their mercy and their glories. Poprzez ich chwałę i łaskę. I łaskę.
Chaitanya Mahaprabhu will be very inclined to us if we remember Ramananda Roy. I Chaitanya Mahaprabhu będzie bardzo zadowolony z nas, kiedy będziemy pamiętać Ramananda Roya. Ramananda Roy will be very inclined to us if we remember Chaitanya Mahaprabhu. A Ramananda Roy będzie zadowolony, kiedy będziemy pamiętać Chaitanya Mahaprabhu. So we can pray for their mercy today. Więc modlimy się o tą łaskę dzisiaj. Every day. I każdego innego dnia również. But it is said on days like this, on an appearance or disappearance. Ale to jest niezwykłe w czasie takich dni jak dzisiaj, w czasie dni pojawienia się czy odejścia. That their mercy is more easily attainable. Ponieważ w te dni ta łaska jest łatwiej dostępna. Because they've manifested these days as days of extreme mercy. Ponieważ te dni pojawiają się jako dni niezwykłej łaski. Day they appear, what can be more glorious? Ponieważ w te dni możemy zobaczyć jeszcze więcej ich łaski. What can be more hopeful? Co daje jeszcze większą nadzieję. And also when they leave. I także kiedy oni odchodzą. Then we can call out for their mercy. Możemy płakać i wzywać ich łaski. We can remember their glories. I możemy pamiętać o ich chwałach. And we can call out with some mood of relationship. I możemy prosić o, żebyśmy posiedli pewien nastrój relacji. So we should do some kirtan. Are there any questions? Są jakieś pytania? Z lotu czytania Kendru Ramananda Roy. Kiedy czytania przyszedł do Ramanandy? To really know something deep about this intimate subject. Or he just wanted to set example of Anugatya, that we to know something we should approach some spiritual authority, because Ramananda Roy admitted that Lord Chaitanya he is speaking for him. Mm-hmm. So it shows that Lord Chaitanya knew about this. Yes. This is a little mysterious thing. So. Yes, sorry. can you put say in Polish? Czy to, że Pan Chaitanya zbliżył się do Ramananda Roya, żeby się dowiedzieć czegoś głębszego o tych poufnych tematach, czy możemy przyjąć, że naprawdę w tym celu się, że tak powiem, zbliżył, czy też po prostu, aby dać ten przykład Anugati, że aby wiedzieć te głębsze rzeczy, to musimy przyjąć duchowy autorytet. Ponieważ Ramananda Roy przyznał, że tak naprawdę to ty przemawiasz przeze mnie, czyli to pokazuje, że Pan Chaitanya wiedział o tym wszystkim. Więc to jest takie tajemnicze trochę. It's both. Te rzeczy są, te obydwie rzeczy są tutaj. Chaitanya Mahaprabhu did everything as showing like his guru. Chaitanya Mahaprabhu zachował się w ten sposób, żeby pokazać to, kto jest jego guru. He was showing definitely that we must go, we must ask questions and we must hear. Pokazał to swoim przykładem, że my powinniśmy udać się i zadawać pytania i słuchać. And it is also why he asked for praman. I to jest dlatego, dlaczego on pytał o pramanę, o dowody. But on the other side. A z drugiej strony? He is Vishaka Sakhi. A z drugiej strony jest Vishaka Sakhi. Vishaka Sakhi understands the heart of Srimati Radhika. Bo Vishaka Sakhi rozumie serce Radhiki. Very intimately. Bardzo głęboko. Vishaka Sakhi was born on the same day. Bo Vishaka Sakhi urodziła się w tego samego dnia i w tym samym dniu, w którym urodziła się Srimati Radhika. She knows her heart very deeply. I zna jej serce bardzo głęboko i dokładnie. What Krishna doesn't understand about Srimati Radhika. I to jest to, czego nie rozumie Krishna o Radhice. He must learn through her girlfriends. On musi nauczyć się od jej przyjaciółek. This is why he was saying that dlatego they were guiding him. Żeby, also Gadadhar Pandit, Lalita, Vishaka, all together were guiding Mahaprabhu. Dlatego on prosił, żeby go prowadziły zarówno Gadadhar Pandit, jak i Ramananda Roy, czyli Vishaka i Lalita. How to enter this role of Radha Bhav? Jak wejść w ten nastrój, w tę bhavę, którą posiada Radhika? Krishna knows their meaning. Krishna znał ich znaczenie tego. But he doesn't fully understand that separation. Ale w pełni nie rozumiał tego nastroju oddzielenia. Okay. There's two main conceptions. Są dwie główne koncepcje. One is tattva. Jedną jest tattva. And one is rasa. A drugą jest rasa.
According to Tattva, zgodnie z punktem widzenia Tattwy, there is nothing that is unknown to Krishna. Z punktu widzenia Tattwy nie ma niczego, czego Krishna nie wie. Krishna is the source of everything. Krishna jest źródłem wszystkiego. He is the knower of everything. Jest znawcą wszystkiego. Even Radhika comes from him. Nawet Radhika pochodzi od niego. So how can he not know everything that is within his creation? Więc w jaki sposób on może czegoś nie wiedzieć o swoim stworzeniu, które stworzył? This is the definition of God. To jest definicja Boga. And yet in Vrindavan, according to Krishna's inconceivable potency, zgodnie z niepojętymi mocami Krishny, which makes the impossible possible, to, które czynią rzeczy niemożliwymi możliwymi, it is called Aghatana Ghatana Patiyasi Shakti. To się tak nazywa. Krishna himself forgets, I am God. I wtedy, i w tej sytuacji Krishna zapomina o sobie, że jestem Bogiem. And his mother is chasing him with a stick. I matka biegnie za nim z kijkiem. He's running as fast as he can to get away from her. I on biegnie. He's running as fast as he can. Ucieka jak najszybciej może. And she's running faster than him. I ona biegnie szybciej od niego. She catches his hand. Łapie go za rękę. She lifts her stick. Bierze swój kij. He's crying and crying and putting his hands up. No, mother, don't hit me, don't hit me. Płacze i zasłania się rączkami i mówi: mamo, nie bij mnie, nie bij. He's God and he knows everything. On jest Bogiem, on wie wszystko. Instantly, if he wanted, he could stop that, but he forgets. Jeżeli by chciał, to mógłby to zatrzymać w każdej chwili, ale on zapomina o tym. If he was always thinking, I am God, there would be no rasa. I kiedy byłby cały czas w tym nastroju, myślałby o tym, że jest Bogiem, nie byłoby rasy. Vrindavan is that place. I Vrindavan jest tym miejscem, gdzie rasa, Madhurya, słodycz, jest tak wielka, that his godness, że boskość, godliness. Boskość is completely covered. Jego boskość jest całkowicie zakryta. Sri Chaitanya Charitamrita says like 40 manas of milk. I don't know how much a mana is, but I think it's like that much. W każdym razie Chaitanya Charitamrita daje takie porównanie, że to jest przykryte jakby 40,000? 40 manas. Że przed 40 jakimiś pojemnikami, manami mleka. Cokolwiek ta mana jest. I would say a gallon, 40 gallons of milk. Można powiedzieć, że są galony albo baniaki. This is the Madhurya. I to jest Madhurya, słodycz. And all of the Aishwarya is compared to one straw in that milk. I Aishwarya, czyli ten majestat jest porównany one straw? Straw, piece of grass. A, że to jest porównane do jednej słomki. As that milk is beginning to boil, sometimes that straw will come to the surface. I kiedy mleko gotuje się, to czasami słomka tam wypływa. I ktoś mówi, o, jest. Again, z powodem to wpływa tam do tego gotującego się mleka. Krishna lifts Govardhan Hill. I Krishna podnosi Govardhan Hill, zwróżę Govardhana. I wszyscy mówią, wow. But then they don't think, oh, he's God. I mówią, o, nie, może Bogiem. They think we're helping him to lift Govardhan Hill. Ale potem mówią, nie, może mu pomożemy. This is the speciality of Vrindavan. I to jest niezwykłość Vrindavanu. So Ramananda Roy is Ramananda Roy also from Vrindavan. I także pochodzi z Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu is also from Vrindavan. I Chaitanya Mahaprabhu jest także z Vrindavany. Gaura's pastimes are covered Braj pastimes. I wszystkie zabawy Gaury są w ukryty sposób połączone z zabawami z Vrindavany. Navadvip is called Gupta Vrindavan or secret Vrindavan. To się nazywa Gupta Vrindavan, czy ukryte Vrindavan. And through entering into Gaura Lila, poprzez wejście w Lilę Gaury, poprzez premy Gaury, through entering into the ocean of Gaura Prema, możemy wejść w ocean premy Gaury, miłości. Diving very deep. I wejść głęboko tam, zanurkować to. One will enter in to the pastimes of Radha and Krishna. I aby wejść w rozrywkach, zabawach Rady i Krishna. So Chaitanya Mahaprabhu is asking all of these questions. I Chaitanya Mahaprabhu zadawał wszystkie te pytania. And although in Tattva he knows the answer. I z punktu widzenia Tattwy on zna wszystkie odpowiedzi. Because he's not different from Krishna. Ponieważ on nie jest różny od Krishna. In Rasa. Ale z punktu widzenia rasy, he wants to know something. Ale chciałby coś, z punktu widzenia rasy chciałby coś poznać. Ramananda Roy is Vishaka Sakhi. A Ramananda Roy jest Vishaką. In Tattva, he is telling him, you're God, you know everything. I z punktu widzenia Tattwy mówi, jesteś Bogiem, wiesz wszystko. And you're making me like your own puppet. You're making me speak what you want. Uczynisz mnie swoją marionetką. Ja mówię to, co ty chcesz, żebym mówił.
But according to the truth of rasa, Ramananda is actually coaching Mahaprabhu to taste the bhavs of Ramananda Shrimati uczył, z punktu widzenia rasy, Ramananda uczył Chaitanya Mahaprabhu tego nastroju radiki. He's assisting in that pastime. Towarzyszył czy pomagał tej rozrywce. So both are true at the same time. Obydwie odpowiedzi są prawdą w tym samym czasie. But ultimately, what is the truth? Ale co jest ostateczną prawdą? Rasa is the truth. Asa jest prawdziwszą prawdą. Because that's our goal and that's Krishna's goal. Ponieważ to jest nasz cel i to jest cel Kryszny. Tattva is always there as the foundation. Tattva jest takim fundamentem. But after you cross beyond that, ale kiedy przekroczysz tattwę, nie myślisz o foundation of this building. To jest tak, jakby budujesz budynek. Ten fundament jest ważny, ale potem już na to nie zwracasz uwagi. It's the interactions that happen within the building. To jest ważne to, co się dzieje w budynku, a nie w fundament budynku. So it is the rasa which really brings the meaning. Więc ta rasa sprawia, jest tym, co jest ważne. Mam jedno pytanie więcej. Do tego, co ty powiedziałeś. You said that Shantarasa, we experience on the level of Nishta. Powiedziałeś, że Shantarasa doświadczamy na poziomie Nishta. This is a little unclear because Shanta and Rasya, those moods, Ponieważ te nastroje Shanta i Dasya doświadczają. Ponieważ Shanta rasa i Dasya rasa doświadczają prema bhaktowie na Vaikunta. We hear of the prema bhakta in Dasya rasa, which is like Hanumanji. Słyszeliśmy o prema bhaktach, którzy mają Dasya rasa, na przykład o Hanumanie. Shanta rasa, we hear it's like Prahlad Maharaj. Ale Shanta rasa słyszeliśmy, że to jest tak jak Prahlad Maharaj. Is it necessarily considered a prema bhakta? Niekoniecznie musi być uważany za czystego bhakta. And it's showing firm nishta. Ale on ma ustawione bardzo silne nishta. No, I'm not talking about Shantarasa of Braj. Ale ja nie mówiłam o Shantarasie z Braży, która jest czystą Shantarasą. It's Shanta Dasya, but ona jest pomieszaną Shantą z Dasją. I was going by what Srila, but I just read one lecture today and that's what I was remembering. To ja słyszałem się jeden wykład i dlatego to zacytowałem. Srila Bhakti Rakshak Sridharmaj was explaining how he was going first and foremost from this Sarva Dharma Parityaja and then he's going on farther. Srila Maharaj tłumaczył, jak przechodzi ta zasada Sarva Dharma Parityaja tu do. So he's going from Varnashram Dharma. Od Varnashrama Dharmy, zaczynając od Varnashrama Dharmy. And then he's going from there to Shanta. I stamtąd udaje się do Shanta rasy. After that, Dasya, but I wasn't mixing the two and I didn't go into the meanings of them either. Ale ja nie to wymieniam, tylko nie zagłębiałem się w znaczenie tego. Because it would be very, very long and generally it's many days that we should speak on this subject. To było by bardzo długie wyjaśnienie, o tym można mówić przez parę dni. But Prahlad would be considered the bhakta that is pure ale shanta. Prahlad jest nazywany jako bhakta, który posiada czystą dasya rasa. Tak? Yes, his nature is nishta. We hear jego stałość i nishta. He never gives up chanting. On nigdy nie porzuca intonowania. Becomes frightened nigdy nie jest zaniepokojony. When his father is trying to kill him in so many different ways. On mimo że miał być zabity na tak wiele sposobów, on zawsze był stały w swojej praktyce. And in Gaura Lila, it is said that he is Haridas Thakur. Jest powiedziane, że on jest Haridasa Thakur. Which is completely different. Czym jest, a nie, to jest coś kompletnie innego. Is that clear? Is that okay? Czy to it was only jest okay? In the mood of coming the gradation. To jest po to, żeby pokazać pewne stopniowanie tego, że jest Santa i Dasya. If we're talking about the pure Shanta, mówimy o czystej Santie i czystej Dasji. Generally Hanumanji is the Hanuman example given jest of przykładem, Dasya który podawany jest jako przykład Dasya Ras. I think that's all mentioned in the first part of Brihad Bhagavatamrita. I to jest w pierwszej części Brihad Bhagavatamrity wyjaśnione dokładnie. To jest quite dziwne, ponieważ Nishta jest trochę niskim stanem. For us it's very high, but dla nas jest wysokim, ale to nawet nie jest blisko Bhavy czy Ruchi.
Prahlada is glorified as being that devotee. Prahlada Maharaj is wygląda jako ten, który posiada czyste niszcza. Może to jest niszcza w innym sensie. Our perfection of niszcza. Just like the perfection of Shraddha is prema. Tak jak doskonałość Shraddhy to jest prema. Well, because it's a ray of prema and that Shraddha doesn't stop, it continues in pure prema. Shraddha zaczyna się i kontynuuje swój wzrost i jej dojrzałość jest prema. Yes, I mean we talk about coming to the stage of nishta. Więc możemy mówić o tym, czym jest nishta. Nishta. Mówimy Shraddha, nishta, ruchi, ashakti, bhav. Yes. Nishta is actually quite high. Nishta jest czymś bardzo wzniosłym. Nishta in the Lord. Niszta, czyli stałość w wielbieniu Pana. It's beyond Shraddha. To jest coś, co jest ponad Shraddhą. If you understand the definition of Shraddha, jeśli rozumiesz definicję Shraddhy, that is also not a cheap thing. To nie jest tania rzecz. Today we were discussing rozmawialiśmy w samochodzie about what is the difference between belief, jaka jest różnica między paramartic Shraddha, transcendental. I don't know how to translate in Polish. Yes, paramartic Shraddha. Jaka jest różnica między wiarą a wiarą? Przekonaniem i wiarą. According to Shastra, Shraddha Shabde Vishvash Kohe Sudrida Nishchoye Krishna Bhakti Kohe Sarva Karma Kritohoye. That just by doing activities for Krishna, jedynie poprzez wykonywanie czynności dla Krishny, with bhakti for Krishna, z posiadaniem bhakti do Krishny, automatycznie, one who has Shraddha, ten kto ma, posiada Shraddhę, will understand that everything, all of their obligations and necessities will be taken care of. Wszystkie zobowiązania i rzeczy, które ma, będą zadbane. There's nothing else to do, nothing to worry about. Nie ma nic innego, nie ma powodu, żeby o coś się martwić. The intrinsic characteristics of Shraddha. Więc takie znaczenie Shraddhy are the symptoms of surrender, Sharanagati. Jest zrozumiane poprzez symptomem zrozumienia właśnie Shraddhy jest Sharanagati, czyli podporządkowanie. Satcha Sharanapati Lakshana. That's the intrinsic characteristics of Shraddha, is that they will manifest all of the aspects of surrender. Że poprzez właściwe zrozumienie Shraddhy wszystkie symptomy Sharanagati pojawią się. Krishna is my protector. Krishna is my maintainer. Krishna jest moim ochrońcą, jest moim ten, który mnie utrzymuje. Śrī Bhakti Vigyan Bharati Maharaj. Bharati Maharaj. He said that even Lord Indra doesn't have Shraddha. Powiedział, że nawet Indra nie posiada Shraddhy. And he said even though he's worshiping. Nawet ten, który jest wielbiony. Upendra. Vamandev. Vamana. He's worshiping him as his little brother even every day. Wielbi go jako jego młodszy brat każdego dnia. But yet he's worshiping him so he doesn't lose his kingdom or that he's protected. Ale on nie traci z powodu swojego królestwa, on jest chroniony. And he said so he doesn't even have Shraddha. I on tłumaczy, że nawet on nie posiada Shraddha. So imagine, I mean, this is Indra with the Lord himself and he's saying he doesn't have Shraddha. Więc nawet Indra z Panem i on z Panem Vamaną i mówi, że on nie ma Shraddha. And Shastra says that Sharanagati is only the doorway to bhakti. I siostra mówi, że Sharanagati jest bramą do bhakti. And we know that there's different kinds of bhakti. I wiemy, że są różne rodzaje bhakti. There's jnana mishra bhakti. Jest jnana mishra bhakti. It's bhakti but mixed with desire for knowledge of merging in. To jest bhakti zmieszane z pragnieniem wiedzy, która poprzez którą możemy zjednoczyć się z absolutem. Then you have karma mishra bhakti. Mamy karma mishra bhakti. This is like the bhakti that Indra is doing. To jest ten rodzaj bhakti, którą wykonuje Indra. It's mixed with desire for material things. To jest bhakti zmieszane z pragnieniem materialnych rzeczy. He's worshiping Vamandev, but praying to him, please help protect us from the demons. Wielbi Vamanadeva, ale prosi go, chroń nas przed demonami. Save my kingdom, save my home. Chroń moje królestwo, swoje moją rodzinę. A czyste bhakti, any other desire other than the desire to please Krishna. A czyste bhakti to jest ten rodzaj bhakti, które nie posiada innych pragnień poza pragnieniem zadowolenia Krishny. So this stage of nishta, real nishta, więc ten poziom nishta, tego prawdziwego nishta, is beyond the stage of Shraddha. Jest ponad tym poziomem Shraddhy.
It is beyond the realm of mixed bhakti. Jest ponad poziomem zmieszanego bhakti. It is shraddha, but compressed and condensed. To jest taka śradha, ale ona jest skondensowana i zagęszczona. Where no matter what happens, nothing can break my conviction. To jest taki rodzaj przekonania, że cokolwiek by się nie wydarzyło, nie złamie mojego zobowiązania, moich... Like Haridas Thakur said to the Kazi. Tak jak Haridas Thakur powiedział do Kaziego. Or was it no longer saying Shah? Czy to był Sahen Shah? He said, they said you should stop chanting this Hare Krishna, Hare Krishna. Przestać intonować Hare Krishna. He said, I can't. Ale powiedział, ja nie mogę. Even if you cut my body into thousands of pieces, I can never give up the chanting of. Nawet jeżeli porąbiesz moje ciało na tysiące kawałków, ja nigdy nie poruszę tego intonowania. Now, if we were faced with that same situation, i my jesteśmy wystawieni na tę samą sytuację. You stop chanting, or I'll chop your head off. To jest tak, jak nie przestaniesz się intonować, to ja ci odetnę głowę. We'd be like, I'll chant later, we'll chant whatever you want me to chant. Okay, wtedy my prawdopodobnie zareagujemy tak, że dobrze, to my powiemy cokolwiek chcesz, żebyśmy mówili, tylko nie odcinamy głowy. This means we don't have nishtha. To znaczy, że my nie mamy nishtha. It's a very, very high stage. To jest bardzo wysoki poziom. Hiranyakashipu tried to kill Prahlada in 1,000 different ways. A Hiranyakashipu chciał zabić Prahlada Maharaja na tysiące sposobów. Prahlada was in the stage of pure nishtha. A Prahlada always był stały nishtha. Zawsze modlił się do Pana. He accepted that the Lord is my maintainer, my protector. Zaakceptował, że Pan jest moim tym, który mnie utrzymuje, jest tym, który mnie chroni. Whatever comes to me, let it come. Cokolwiek przychodzi do mnie, to przychodzi. And Krishna himself was protecting Prahlada. I Krishna chronił go przez cały czas. So this is nishtha, real nishtha. I to jest nishtha, prawdziwa nishtha. But we shouldn't be hopeless. We can attain to this stage also. Ale nie powinniśmy tracić nadziei, również możemy dojść do tego poziomu. One day, if we are in guidance. Pewnego dnia, jeżeli jesteśmy pod wpływem mamy przewodnictwo of someone who has at least that much. Kogoś, kto posiada przynajmniej ten poziom. Our Guru said only someone who has something can awaken that or give that to you. Jest Gurudev, nasz Gurudev mówi, że tylko ktoś, kto posiada coś, może obudzić to coś w kimś drugim. So if we are under the guidance of someone who has prema for Krishna. Więc jesteśmy pod przewodnictwem kogoś, kto posiada premę względem Kryszny. Prema is the highest stage. Prema jest najwyższym poziomem. Within prema, shraddha, nishtha, ruchi, ashakti, bhava is all included. Te wszystkie inne poziomy zawierają się w tym poziomie. But from Prahlada we can ask him that he can. Ale od Prahlada możemy się nauczyć. Bless us with nishtha. Żeby on był pobłogosławił nas nishtha. From Ramananda Roy, we can ask him to bless us. Od Ramananda Roy możemy poprosić Ramananda Roya. With a deep, intimate relationship with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aby nauczył nas głębokiej, intymnej relacji z Mahaprabhu. That he could manifest the sweet pastimes of Krishna in our hearts. Żeby słodkie rozrywki Radha i Krishna pojawiły się w naszym sercu.